Są różne sposoby na naukę rysowania. Jedne wolniejsze, inne szybsze. Realistyczny rysunek to kombinacja kilku umiejętności i rozwiązywanie wielu problemów naraz. Oddanie prawidłowych proporcji, odwzorowanie kształtu, dobre cieniowanie, pokazanie trójwymiarowej bryły na kartce papieru i tak dalej. Bardzo wiele osób próbuje ogarnąć to wszystko za jednym razem, a to bardzo trudne. Zamiast tego postaraj się rozwiązać każdy problem jeden po drugim. Nie przejmuj się cieniowaniem, jeśli nie wychodzą ci proporcje. Jeśli nie jesteś jeszcze w stanie oddać naturalnych kształtów na rysunku, to nie zawracaj sobie głowy detalami. Pozbywaj się problemów po kolei. Tak na pewno znacznie szybciej nauczysz się rysować.